Nazywam się Karolina Kieszek, jestem właścicielem swojego biura. To jest jednoosobowe biuro nieruchomości. Nazwa biura też Karolina Kieszek. Taką przyjęłam metodę, że nazwy nie chciałam wiązać też bezpośrednio z nieruchomościami czy z jakimiś inwestycjami, mimo że to jest to, czym się zajmuję na co dzień. A to dlatego, że dla mnie najważniejsi są ludzie. I to, żeby im pomagać. Rozumiem. Prowadzisz swoje biuro nieruchomości. Czy zdarza ci się narzekać na nudę w ostatnim czasie, czy w ogóle nie? Nie, nie zdarza mi się narzekać na nudę. Zmieniło się to na pewno. Ja myślę, że tak przynajmniej od 2 lat już jestem na takim etapie, że mogę sobie, za co jestem ogromnie wdzięczna i z czego się na co dzień bardzo cieszę, mogę sobie pozwolić na to, żeby nie walczyć w pracy, żeby też nie robić wszystkiego ze wszystkimi. Nie pracuję ze wszystkimi. Generalnie zajmuję się szeroko pojętymi nieruchomościami, czyli w zależności od tego, jakie są potrzeby klientów, jestem w stanie sprzedać nieruchomość, kupić z klientami nieruchomość, nie tylko w Łodzi. Możemy to zrobić za granicą, możemy to zrobić w innym mieście w Polsce. Ale też zajmuję się szeroko pojętą komercją, więc wydawałoby się, że tej pracy mam bardzo dużo, że jestem tym bardzo przytłoczona, ale na szczęście tak nie jest, za co jestem bardzo wdzięczna. Czyli jestem na takim etapie, że pracuję z wybranymi klientami i na wybranych nieruchomościach i bardzo mocno się na tym skupiam. I co za tym idzie, efektem jest to, że ja na co dzień czuję, że pracuję, bo ja swoją pracę bardzo kocham i jak nie pracuję, to mi czegoś brakuje. Natomiast udaje mi się pewien balans zachować, czyli takiego życia prywatnego jako mamy, między innymi życia rodzinnego, życia trochę takimi pasjami, bo pasji mam wiele, i też życia tego zawodowego, które jest tutaj na tym równym poziomie. Dzięki temu z jednej strony nie czuję, że się nudzę w ostatnim czasie, z drugiej strony nie czuję się też przytłoczona i czuję, że to moje życie jest takie zbalansowane, że na wszystko w tym moim życiu znajduje się miejsce. No to idealnie, wszystkim życzymy czegoś takiego. Interesuje mnie jeszcze, zanim przejdziemy do klientów, to twoje początki, no bo jednak, żeby dotrzeć do tego momentu, w którym jesteś, na pewno musiałaś wykonać tytaniczną pracę. Gdybyś mogła tak krótko opowiedzieć o tym, jak to się stało, że znalazłaś się w tym miejscu, w którym dzisiaj jesteś? No właśnie jadąc tutaj, tak się zastanawiałam, że na pewno to pytanie dziś mi zadasz i zastanawiałam się, od którego momentu powinnam zacząć. I bardzo dobrze, że o tym pomyślałam, bo wydawać by się mogło, przyszedł taki czas w moim życiu, że wysłałam CV do jednego z największych brokerów takich nieruchomościowych w Łodzi. I zaraz po tym CV, było to lat temu wiele, dostałam pierwszy telefon, kilka rozmów kwalifikacyjnych, szkolenie, kilka egzaminów i tak znalazłam się w grupie największego brokera nieruchomości w Łodzi. I wydawać by się mogło, że wtedy już wiedziałam, że nieruchomości to jest ta droga, to jest to, co na pewno chcę robić. Potem bardzo dużo się zmieniło, ale zanim opowiem ci co potem, to muszę powiedzieć co wcześniej, bo to jest taki ważny moment. Ja pamiętam taki moment, kiedy przyszło mi zdawać maturę i kiedy byłam bardzo młoda i jeszcze zupełnie nie wiedziałam, co ja w tym życiu będę robić. Szłam na studia i jedyna myśl, która mi przyświęcała, to była taka myśl, że ja bym, może dość banalna, bo może wszyscy albo wiele osób tak myśli, że chciałabym w życiu robić to, co kocham i spełniać się w pracy, to pewnie sporo osób o tym myśli, ale też pamiętałam doskonale moich rodziców bardzo ciężko pracujących, wykonujących taką pracę też fizyczną w dużej mierze i pamiętałam ich zmęczone twarze po powrocie do domu, pamiętałam, że nie zawsze był ten czas i nie zawsze było to poczucie, że są szczęśliwi, że to życie im tak płynie i pamiętam, że to był taki impuls, że nie wiedziałam co, ale chciałabym zrobić coś takiego, żeby to życie moje wyglądało troszeczkę inaczej i na pewno oni mnie do tego zmotywowali, chcąc, nie chcąc. Potem dłuższa chwila w dużym biurze nieruchomości i tam wiedziałam już na pewno, że nieruchomości tak. Natomiast ja nie odnalazłam się w tym systemie korporacyjnym. To znaczy
dla mnie od zawsze najważniejszy jest klient, a co za tym idzie jego potrzeby, a co za tym idzie jego marzenia, jego bezpieczeństwo. Kiedy jestem na tym skupiona, nie jestem w stanie myśleć o statystykach, o tym, żeby w miesiącu zamknąć pewien przychód dla firmy. Stąd ja czułam, że nieruchomości tak, że ja tam rozwijam skrzydła i że to jest dokładnie ta droga, którą ja w życiu chcę kroczyć. Ale wtedy już wiedziałam, że to nie będzie miejsce, w którym ja zostanę na dłużej. I tak dojrzewałam przez jakiś czas i potem już bardzo świadomie podjęłam decyzję o tym, żeby już wypłynąć na te szerokie wody nieruchomości już jako swój własny okręt i żeglarz. W takim razie, kto jest twoim klientem? Bo mówisz, że nie pracujesz ze wszystkimi, nie masz takiego parcia. Często odmawiasz? Właśnie zdarza mi się odmówić. To znaczy, jeśli w ogóle zacznijmy od tego, że mam pewne swoje standardy, które powodują, że zanim rozpocznę współpracę z klientem, to tak naprawdę już wiem w dużej mierze, z kim mam do czynienia. Moja praca polega na tym, że najprawdopodobniej, jeśli nie są to klienci z polecenia, którzy są polecani przez moich stałych już starszych klientów, to jest to klient, który dzwoni na przykład po znalezieniu oferty na stronie internetowej czy na jakimś portalu. Więc pierwszy ten kontakt to jest kontakt telefoniczny, to jest dość naturalne w tej branży. To, czego ja nie robię, nie pozwalam sobie na to, żeby z klientem spotkać się pod nieruchomością. Często klienci są przyzwyczajeni do tego standardu obsługi, trochę dla zaoszczędzenia czasu. Głównie dla mnie to jest więcej niż zaoszczędzenie czasu. Ja poprzez spotkanie w biurze chcę pokazać też swój wielki szacunek do klienta, czyli ja zawsze wygospodaruję czas na to spotkanie w biurze, ale też oczekuję, żeby klient ten czas znalazł. Dlatego, że nie wyobrażam sobie szukać nieruchomości, czy pokazywać nieruchomość komuś, o kim nie mam zielonego pojęcia. Znaczy to spotkanie w biurze ma na celu poznanie preferencji tej osoby, poznanie nawet nie preferencji, poznanie tej osoby. I ja tak naprawdę po spotkaniu w biurze, po takiej godzinie, gdzie rozmawiamy oczywiście, jakie jest zapotrzebowanie, z czym ten klient do mnie przychodzi, jaki jest jego problem, czego on potrzebuje, ale ja też pytam o to, gdzie on się widzi za kilka lat, o czym on marzy, jakie są jego pasje. To pozwala mi zobaczyć, czy ta przestrzeń, którą ja ewentualnie będę mu proponować, spełni jego oczekiwania. Więc dobrze wykonana praca u podstaw, czyli dobrze przeprowadzone spotkanie na początku, dobrze zawiązana więź z klientem jest gwarantem tego, że potem ja pokazuję klientowi góra dwie, trzy nieruchomości i to jest ta decyzja i to jest to zaskoczenie klienta, że wow, że to się tak szybko udało, że ja myślałam, że to będzie długo trwało, że będziemy oglądać miesiącami. Właśnie nie pracuję w taki sposób. Staram się codziennie zasypiać z takim poczuciem dobrze wykonanej pracy. Czyli jakby staram się z klientami, klientom dać to, czego sama oczekiwałabym od klientów. Staram się ich traktować tak, jak sama chciałabym być traktowana. No a te nieruchomości znam od podszewki i wiem, czego klienci mogą oczekiwać, jakie są ich obawy, jakie są ich zmartwienia, problemy, więc stąd łatwiej mi jest jakby wejść w taką głębszą relację i to jest zawsze podstawą współpracy z każdym klientem, niezależnie od tego, czy sprzedaje jego dom, czy kupuje mieszkanie w Gdańsku, czy pozyskuje jakieś grunty pod szeroko pojętą inwestycję deweloperską. Często wspominasz o tym, że ważna jest relacja, ważna jest dobra atmosfera, dobre samopoczucie. Mam wrażenie, że biuro, w którym się znajdujemy, no i w którym też prowadzisz swoją działalność, też jest jakby częścią tego wszystkiego, o czym mówisz. Teraz powiedz, czy mam rację, czy może masz jednak się... wielką rację, tak. To dlaczego właśnie jesteś w Kospocie? Jestem w Kospocie, bo ja jestem osobą bardzo otwartą na ludzi i na możliwości i to jest takie miejsce, które to wszystko po prostu daje sobą. Ja też miałam okazję i pracować w biurach deweloperów i prowadzić sprzedaż inwestycji i pracować, tak jak już mówiliśmy, w dużej korporacyjnej firmie i w mniejszej jednej firmie. I to jest, odkąd prowadzę swoje własne biuro i odkąd znalazłam Kospot, odkąd mijam codziennie na korytarzu i w biurze ludzi, którzy są freelancerami, którzy są pasjonatami swojej pracy, bo Kospot jest takim miejscem. To jest miejsce, które zrzesza ludzi, którzy
chcą robić coś dla siebie z przekonaniem, że to robią z pasji, że nie potrzebują nad sobą jakiegoś bossa, statystyk, tabelek. Ludzie, którzy są tak uśmiechnięci i tak pomocni. Tu zawiązałam niejedną współpracę z najlepszymi architektami, z najlepszymi fotografami. I tak naprawdę te możliwości przychodzą same. Wystarczy napić się kawy z tymi, których mijam na korytarzu przed wejściem do biura czy po wyjściu z biura i tak naprawdę jakby grono tych znajomych tutaj kospotowych i tych możliwości tym samym po prostu się poszerza. Rozumiem. To jeszcze mam pytanie też a propos samego biznesu. Mówisz, spotkanie w biurze to pierwsze spotkanie, tak? Spotkanie w biurze jest ważne. Czy ono jednocześnie, czy to miejsce ma wpływ na rozwój twojego biznesu? Kospot? Mhm. Tak, zdecydowanie. Oczywiście jest pewna złota zasada, która mówi o tym, że to pierwsze wrażenie jest bardzo ważne. I rzeczywiście tak jest. I to pierwsze wrażenie, oczywiście, które musi być poparte dalszą pracą, żeby to wrażenie utrzymać, ale ten pierwszy moment jest bardzo ważny. Czyli to, jak klient prowadzony przeze mnie podczas rozmowy ze mną czuje, że ja chcę się nim zaopiekować i że ja, że to na nim mi zależy, ale też jakość tutaj tego miejsca, otwartość tego miejsca, kreatywność tego miejsca, to jest to, co klienci czują. O tym nie trzeba mówić. Klient wchodzi tutaj do naszego biura i klient od początku do końca czuje się zaopiekowany. I wydaje mi się, że dziś, kiedy... Wydaje mi się, że w każdej branży. Ja mam tu biuro nieruchomości, tu jest jeszcze kilka innych biur. Tu są setki innych firm i każdy świetnie sobie radzi. I tak naprawdę niezależnie w jakiej branży, ważne jest to, żeby ten klient, który finalnie nam płaci, wiedział, że nam na nim zależy i że on dziś właśnie u nas dostanie możliwie najlepszy produkt i możliwie najlepszą opiekę. Więc jak najbardziej ja jestem zakochana w Kospocie. Uwielbiam to miejsce. To na koniec jeszcze chciałbym cię zapytać o przyszłość. Załóżmy taką, no najpierw myślałem o 10, potem o 5, no to przyjmijmy te 3 lata. I chciałbym zapytać o biuro, o miejsce prowadzenia nieruchomości za 3 lata, gdzie siebie widzisz. Jaki o sam, no, sam biznes, tak? Czy dalej nieruchomości, czy dalej chcesz się rozwijać i jak to ewentualnie połączyć? Moją wielką pasją są nieruchomości. Za nieruchomościami w moim przekonaniu zawsze stoją ludzie, więc tego jestem święcie przekonana, że ja zawsze będę pracować z ludźmi. Uwielbiam nieruchomości, więc jestem tą wielką szczęściarą, że mogę łączyć nieruchomości, które też w Polsce obecnie cały czas przeżywają boom, więc jest mnóstwo pracy. Mogę łączyć to, na co jest cały czas ogromny popyt, z tym, co kocham, czyli z pracą z ludźmi. Trochę się w życiu nauczyłam już nie mieć takich bardzo dalekosiężnych planów. Mam sporo pokory w sobie i jestem ogromną marzycielką, więc ja mam taką tendencję do tego, że ja ciągle widzę siebie gdzieś tam za 3, 5, 10 lat i mam mnóstwo obrazów w głowie, które mi się pojawiają. Natomiast mam też na tyle pokory w sobie, że staram się, mając oczywiście pewne ramy, pewien plan na szeroko pojętą przyszłość dalszą lub bliższą, staram się jednak żyć tu i teraz i nie wybiegać aż tak bardzo w przyszłość. Trochę mam takie marzenie o tym, żeby te nieruchomości przenieść może do innego kraju. Trochę mi się marzy Ameryka. Trochę też jestem zakochana w różnych kulturach i w różnych miejscach. Ameryka jest niesamowitym taką bazą, niesamowitą bazą do wejścia bardzo głęboko w nieruchomości. Tam są zupełnie inne te nieruchomości niż w Polsce. Więc to jest coś, co kusi niesamowicie i tak małymi kroczkami gdzieś tam rozwijam się na co dzień i każdy klient, każda transakcja, każda przeczytana książka, każde szkolenie, to wszystko mnie rozwija na co dzień i myślę, że to wszystko gdzieś tam stanowi taką podstawę, czy to się uda, czy ja te nieruchomości kiedyś za granicą, być może w Ameryce, czy mnie się to uda, nie wiem, ale mam takie marzenie. Uwielbiam te marzenia spełniać, więc może tak. Mam też z drugiej strony ogromną bazę swoich kochanych klientów, z którymi pracuję od lat. Jak ktoś ma doświadczenie takie wieloletnie w nieruchomościach,
I jak klienci doceniają nie tylko na dzień zakupu, ale oni w kolejnych latach są szczęśliwi i za każdym razem, kiedy pomyślą o mnie, wspominają to dobrze, to owocuje w mnóstwo poleceń. Dziś te polecenia spływają tak naprawdę w dużej mierze same i zwykle ci klienci też są zaopiekowani, więc czy to będzie Polska, czy to będzie Ameryka, czy to będzie jedna filia, czy więcej, nie umiem tego powiedzieć. Natomiast na pewno cały czas będę pracować z ludźmi i no dziś nieruchomości i ta praca z ludźmi dają mi to poczucie, że to, czego zawsze chciałam, że jestem w życiu bardzo szczęśliwa, że ja pracuję i robię na co dzień to, co kocham, że ja pomagam, że ja zarabiam przy tym dobre pieniądze, że ja żyję, pracuję po to, żeby żyć, nie na odwrót. Więc może się spotkamy za kilka lat i będę w stanie bliżej na to pytanie odpowiedzieć.